Uwaga, film jest w bardzo złej jakości, więc proszę nie komentować źle. To wszystko. Witam was w moim pierwszym odcinku Minecrafta. Jeszcze nie wiem, jaka nazwa będzie. Jak pewnie widzicie, już jest w tytule. No dobra, więc zaczynamy. No to dzisiaj będzie taki mały wstęp, co planuję w moich filmach, a co raczej nie będzie. A jak widzimy, tutaj jest wioska NPC, oczywiście bez NPC. No i tak, ogólnie w moich filmikach będzie trochę multiplayera, będą różne budowle. No i takie zwykle jakieś różne bitwy, na przykład z creeperami, będą jakieś może w przyszłości jakieś konkursy. Chwileczkę, mikrofon odsunę. Okej, dobra. Przepraszam, jak za głośno troszkę było, ale okej, dobra, mniejsza z tym. Ogólnie chciałem powiedzieć, troszkę wyrównałem, ale jak widać, że wioska NPC, jak wejdzie na jakąś górę, to bardzo brzydko wygląda. Moim zdaniem... Nie wiem, po prostu nie podoba mi się na przykład to. Jest dach, tutaj jest jakiś ogród, a dach jest zasypany. No i... Chwileczka... Tutaj już zniszczę, bo chcę to wam pokazać. Okej, dobra. Na razie nie, bo... No i proszę bardzo, no. No i czy to jest normalne? Bez sensu, moim zdaniem. Pewnie jak już ktoś grał tą wersję i widział już tą, no to się pewnie nie zdziwi. No i na razie pokażę, co i jak w tej wersji, chociaż i tak pewnie już wszyscy wiedzą. No i opowiem plusy i minusy, no, tego Minecrafta. Ogólnie pokażę, co bym chciał, a co nie. Chwileczka, a dobra, mam. Ja gram na razie na poziomie hard. Zaraz zobaczę, no tak, okej. Coś mało z tych potworków, jak na ten poziom. Wcześniej było troszkę więcej. Za mało troszkę. Jeśli ktoś nie wie, to podwójnym przyciskiem do przodu można biegać, ale nie mam niestety nic do zjedzenia, więc nie pobiegam. O, creeper, chyba słyszałem właśnie creeper. Nie wiem, z której strony. Dobra, już niech mnie zabiją. Okej. No i deszcz zaczął padać. No dobra, mniejsza z tym. O, endermany giną jak... Jak spadnie na nie deszcz, albo jak... No właśnie, nie wiedziałam, że jak spadnie na nie deszcz, ale w ogóle pod wpływem wody one giną. No dobra. Co to dalej jeszcze pokazać? No, to tyle. Komentujcie, możecie subskrybować i oglądajcie moje odcinki. No to, cześć. No, przepraszam, akurat zrobiłem małe cięcie, bo zapomniałem wam pokazać. O, to jest mój pomysł, że góra, w każdej górze by był inny minerał. Na przykład z jeziorek by wypukowało surowce i takie na przykład drobinki tego. No i jakby się 9 takich zrobiło w
crafting table, jak to zrobiłem. Wiem, w pęcie nie umiem za dobrze rysować, a robiłem to na szybko, dobra, mniejsza z tym. No i wtedy jest, na przykład tutaj sól, ale dobra. Na przykład złoto, to jakby się tak 9 zrobiło, to by był taka duża kubka. No i potem się by stapiało tą kubkę na sztabkę. No i to tyle. Jeszcze by więcej tych minerałów, jak sól, jak tu widzimy. Tutaj kwarc, ametyst. Akurat to ja tam tłumaczyłem, ja tam angielskiego zbyt nie umiem, więc pewnie tu wytłumaczę. Ale ropa naftowa, szafir, kryształy różne, rubiny. No i nie wiem, i wiele, wiele innych, o tak powiem. Ale ropa naftowa też by się przydała. A tutaj Herobrine'a, tutaj topielec taki, topielec wiem, że to jest ten, ale taki nieumarły i taki by był zombie. No i jeszcze myślałem nad pomysłem takim, żeby można było stapiać metale ze sobą. By się tak dwa w crafting table położyło obok siebie. Wtedy by były dwie sztabki obok siebie i potem by się to stapiało i by razem. I na przykład by była z tego stopionego, z tych stopionych metali można by zrobić na przykład lepszą zbroję, mocniejszą, na przykład by miała siłę tego, no, tego na przykład żelaza i złota i wytrzymałość też taką. No i na przykład też by były sztylety, dłuższy miecz, ale to tam nie wiem, czy to w ogóle wypali, tam pisałem do Mojangu, ale pewnie tego nie zrobię, bo po co. Dobra, no i chyba to tyle. Komentujcie, subskrybujcie, bla 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 i tak. Dobra, na razie.